Mistrza pośród nich nie było. Uczestnicy Ewangelickiego Domu Opieki Arka w Mikołajkach i Środowiskowego Domu Samopomocy co roku wystawiają Misterium Męki Pańskiej, czyli sztukę religijną o męce i śmierci Jezusa Chrystusa. Widowisko teatralne odbyło się w tym roku 24 marca tradycyjnie w kościele ewangelicko-augsburskim w Mikołajkach. Misterium pasyjne pokazuje jedną nam wszystkim historię znaną nam z Pisma Świętego, ale przedstawioną właśnie tutaj przez naszych uczestników zajęć ze Środowiskowego Domu Samopomocy i terapeutów. Organizujemy, tak powiedziałem, każdego roku. Jest to już tradycją, stało się naszego domu. Uczestniczy w tym bardzo wiele też ludzi z terenu, z całego środowiska, z miasta. Przychodzą, patrzą na to. No i przeżywają też to głęboko, bo każde te święta są przeżywane przez wszystkich chrześcijan bardzo głęboko. Zaprawdę opowiadam wam, jeden z was mnie wyda. Zasmucili się bardzo, jeden przez drugiego zaczęli go pytać. Chyba nie ja, panie. W Polsce misteria pasyjne znane są od XVI wieku i mają zwykle charakter tradycyjny, drogi krzyżowej rozbudowanej o sceny nawiązujące do poszczególnych stacji. Najstarsze w naszym kraju misterium odbywa się od XVII wieku w Kalwarii Zebrzydowskiej. Tegoroczne misterium w Mikołajkach było połączone z wystawą dekoracji wielkanocnych przygotowanych przez Dom Opieki i Środowiskowy Dom Samopomocy. Widowisko było także dobrą okazją do złożenia wielkanocnych życzeń. Pragniemy złożyć właśnie te najserdeczniejsze życzenia. Radosnych, błogosławionych świąt Zmartwychwstania Pańskiego, aby ten zmartwychwstały Chrystus też powstał z martwych i w naszych sercach, bo nieraz te serca nasze bywają bardzo różne, przygniecione troskami dnia codziennego, ale niech ten zmartwychwstały Jezus spowoduje wiele radości w życiu każdego z nas. Tego życzę wszystkim tutaj, nie tylko naszym parafianom, ale na terenie całego starostwa tutaj powiatowego, wszystkim chrześcijanom. Cieszę się też, nie ukrywam, z obecności tutaj pana starosty wśród nas na tej uroczystości i w jego stronę również kierujemy te nasze najlepsze życzenia dla wszystkich samorządów, dla wszystkich, którzy tu z nami tak owocnie współpracują. Do życzeń przyłącza się również starosta mrągowski Dominik Tarnowski, składając wszystkim mieszkańcom powiatu mrągowskiego zdrowych i wesołych świąt wielkanocnych.